Idąc do parku podczas niedzielnego spaceru, zostaliśmy mile zaskoczeni. Wzdłuż ulicy Wschowskiej posadzono młode krzewy oddzielające chodnik od jezdni. Ulica od razu zrobiła się ładniejsza. Cieszy nas to bardzo, zwłaszcza, że jest ona wizytówką naszego miasta dla wielu tędy przyjeżdżających. Jest to również doskonałe zabezpieczenie przed nagłym wtargnięciem pod samochód. Niedawno firma pana Hańczkowiaka rozpoczęła kłaść nowy chodnik na ulicy Lipowej. Jest to efekt działań zarządu naszego miasta, gdzie udało się na ten cel wygospodarować odpowiednie fundusze. Postęp prac jest duży. W ostatnim wywiadzie dla naszej telewizji burmistrz miasta pan Jan Koziołek zadeklarował, że 1 listopada w Święto Zmarłych mieszkańcy Wolsztyna będą mogli iść na cmentarz nowym trotuarem. Wszystko wygląda na to, że dotrzyma przyrzeczenia. Te zdjęcia robiliśmy 27 października w czwartek. A od kilku miesięcy mieszkańcy bloku przy ulicy Słowackiego 10 mogą cieszyć się ze skwerku pod swoim domem. Ocena tego, czy wykonano to dobrze i gustownie, jest kwestią sporną. Lecz jedno jest pewne, kamienie drzewom urody nie dodają, a jednocześnie hamują prawidłowy wzrost i przemiany metaboliczne. Również zbieranie zgniłych liści nie jest w tym przypadku najłatwiejsze. Prawidłowy rozwój związany jest nie tylko z tym, aby drzewka były prawidłowo przycięte, ale też miały odpowiedni dostęp do składników znajdujących się w glebie. Poprzez prace rzekomo upiększające dokonano zmiany struktury ziemi, co spowoduje, że szybko ulegnie dewastacji i wyjałowieniu. Ważna jest także kwestia odpowiedniego zabezpieczenia materiałów, których nie wzięto w trakcie prac, gdyż obecnie przeszkadzają w bezpiecznym poruszaniu się po chodnikach, zwłaszcza po zmroku. Decyzję w tej sprawie zostawiamy w gestii PGKiN, bezpośredniego zarządcy tego terenu.